Cześć, witam Was na sesji piątkowej, 4 dzień lutego. Ostatnia sesja pierwszego tygodnia lutego, także ostatnia sesja też bieżącego tygodnia oczywiście. Rozpoczynamy od EUR/USD. Tutaj mieliśmy sobie scenariusz na interwale 30-minutowym. Duża dynamika wzrostowa, silne euro, wybitka górą, także nie było tutaj mowy o jakiejkolwiek próbie rozgrywania EUR/USD z wyznaczonego scenariusza, dlatego też zawsze powtarzam, że dodatkowe potwierdzenia w postaci formacji świecowych są kluczowe, a nie warto gdzieś tam w ciemno wchodzić w te pozycje pomimo wyznaczenia technicznej strefy. To jeszcze jest dopiero połowa sukcesu. Patrząc na EUR/USD tak szeroko, z uwagi na to, że te wzrosty mocno się tutaj rozwijają, to mam dwa tutaj schematy. Przede wszystkim bazując na tej fali wzrostowej, na tej fali spadkowej, oczywiście tutaj od końcówki maja ubiegłego roku. W ten sposób mamy 38,2. Jest to pomiar ostatniej fali z szerokiego interwału czasowego, bo to jest interwał sesyjny. Natomiast interesuje jeszcze mnie ten układ korekcyjny, chociaż jak odmierzymy sobie to FSTO, to na pewno będzie wyżej niż 3,82. Zobaczcie, będzie w okolicy 50 pewnie. Spokojnie. Nawet tak, dokładnie, w okolicy 50, więc dwie strefy... dwie strefy tutaj średnioterminowe, takie no mocno średnioterminowe, jeśli chodzi o główną parę walutową, jakie możemy sobie wyznaczyć. Poziomy ze współczynnika 38,2 FIBO, 1,1560 oraz 1,1700 czy 1,1690 powiedzmy, bariery cenowe na kolejne sesje na głównej parze walutowej, bo z uwagi na poziomy jakie się pojawiają, silne euro, w zasadzie pełny wzrostowy tydzień na EUR/USD. Zobaczymy jak dzisiejsza sesja się zamknie, natomiast od poniedziałku silne wzrosty. GBP/USD, tutaj zobaczcie, sytuacja zupełnie inaczej wygląda, także widzimy, że dolar nie jest wcale taki słaby, to euro jest bardzo mocne na tą chwilę. Pułap współczynnika 61,8, tu w okolicy gdzieś pierwsza reakcja się pojawiła, później wyjście górą i na tą chwilę ten scenariusz sobie anulujemy, poszukamy coś bardziej lokalnego na interwale jednogodzinowym i na ostatniej fali wzrostowej, jaka się pojawiła. A więc to jest swing, tutaj jest 1,3355, 27 stycznia. Do tego wierzchołka z wczorajszego wczesnego popołudnia 1,3630 i bariera popytowa, bariera wsparcia na dzisiaj. Oznaczymy jeszcze to odcieniem zielonego. Zwracam uwagę na pułap współczynnika 38,2 właśnie. Jeśli chodzi o kurs 1,3525, obecnie jest 1,3560, więc mamy około 35 pipsów do spadku, no, biorąc pod uwagę, że jeszcze mamy przed godziną 12, więc ta zmienność powiedzmy z sesji europejskiej z poranka już za nami, natomiast szykujemy się do sesji amerykańskiej i gdzieś w okolicy godziny 14 powinna ta zmienność ponownie się mocno uaktywniać, chociaż jak spojrzymy na obecny tydzień, to tak naprawdę to okienko od 11 do 14 również bardzo interesujące, jeżeli chodzi o reaktywność. Mamy tutaj reakcję na 61,8 na UJK, na USDJPY. Dopasujemy sobie jeszcze tą barierę, także jeden test się pojawił. Myślę, że tą strefę możemy na dzisiaj zostawić w przypadku drugiego podejścia, bo widzimy, że dynamika wzrostów słabnie. Jest tutaj dzisiaj po godzinie 9, po godzinie 10 dynamiczne zrzucenie i w przypadku, jeżeli dolar będzie w kolejnych godzinach zyskiwał na wartości i ponownie zobaczymy podejście w okolice 115,10, to bardzo atrakcyjnie wygląda ta strefa podażowa, ta strefa oporu właśnie na parze walutowej dolar do jena. Także zwracam uwagę, że 115,10 pozostaje tutaj strefą oporu, która bazuje oczywiście na współczynniku 61,8 z tego swingu spadkowego tutaj od 28 stycznia do 2 lutego, czyli przełom miesiąca, pułap 115,70 do 114,13, 114,15. silne wzrosty na złocie. Była jedna reakcja, druga reakcja na poziomie, teraz jest już wybicie i to jest, co też tutaj zdecydowanie mnie nie dziwi. Złoto, także złoto zyskuje wyraźnie na wartości. Zastanawiam się, jakie poziomy możemy tutaj sobie celować. 50 trzeba zwrócić uwagę na 50, myślę. 1816, 1816,5 dolara za uncję złota. Tutaj widzieliśmy jakąś lokalną biegunowość na pewno, co też na interwale tym nieco większym również jest widoczne. Poziom stanowił wsparcie, później wybicie, odbitka od drugiej strony, czyli wybite wsparcie stało się oporem i zostało wypełnione, zaksięgowane i ta reaktywność się pojawiła w tej strefie. Po tych nowych dołkach 1780 czy 1779 obecnie obserwujemy wzrosty i 50, która nas interesuje, to jest właśnie to 1816,50, najbliższa strefa techniczna na rynku złota. Później będziemy mieli 61,8, zobaczymy jak dodatkowe potwierdzenia się ułożą. Natomiast na dzień dzisiejszy warto zwrócić uwagę na mierzenie 50%, czyli połowa z tego swingu spadkowego, który przytoczyłem.